Witam Was bardzo serdecznie. Tym razem na moim kanale na YouTubie chciałabym odpowiedzieć na kilka pytań, które dostałam od jednego ze studentów, który odezwał się do mnie drogą mailową. To, co powiem, potraktujcie jako wskazówkę, niekoniecznie wykładnie. Nie jestem wykładowcą, nigdy nie będę tym wykładowcą i zawsze mogę się mylić. To jest tylko kwestia elementu do dyskusji, także jeżeli ktoś ma inne zdanie, jak najbardziej możliwe, że ma rację. Nie będę z nikim tam polemizować. To jest kwestia poziomu mojej wiedzy. Jeżeli uważacie, że jest inaczej, nie musicie się tymi moimi uwagami w ogóle kierować. Powiedzmy, element oryginalnie napisany przez studenta wygląda tak, jak czytacie. Chciałbym się zapytać, czy w regresji liniowej mogę używać jako zmiennej jako zmienną objaśniającą zmienną time albo time i time kwadrat. Przeglądam internet, ale nie mogę za bardzo znaleźć odpowiedzi. Chodzi o to, że muszę użyć do prognozy kilka metod i nie wiem właśnie, w których mogę te zmienne uwzględnić, zmienną czasowo do kwadratu, sezonowo i tym podobne, a w których nie mogę. No jeżeli mamy do czynienia, po prostu wstrzymajmy się chwilowo, z regresją liniową, to można używać zarówno i zmienną czasowo time i jako czasowo do kwadratu i zmienne sezonowe, nie widzę problemu, tylko kwestia chodzi o to, że te metody używamy wtedy, kiedy widzimy po analizie wzrokowej, że może występować jakaś tendencja czasowa, czy to spadkowa, czy wzrostowa, czy występuje takie falowanie jak przy wielomianach, czy ewentualnie występują jakieś zjawiska sezonowe. To jest taka analiza wzrokowa, często ona jest stosowana, ale szczerze czasem nie możemy tego nie wyłapać, że ten element składowy szeregu czasowego też może wejść do modelu. Najlepiej po prostu po kolei najpierw zanalizować, czy mamy trend liniowy, potem czy kwadratowy, jak ustalimy trend kwadratowy czy liniowy, czy jeszcze może sześcienny, inny, to dopiero wtedy dokładamy zmienną sezonową, dokładamy autokorelację, oprócz jeszcze z ewentualnych innych zmiennych egzogenicznych typu inne x niż tylko same składowe tego szeregu, dla którego budujemy model, więc można też używać metody po prostu eliminacji, czyli wszystko wrzucić do jednego kotła i po prostu to etapami usuwać. Oczywiście trzymając się zasad, jak budujemy model trendu czasowego, jak obowiązuje istotność składnika sezonowego. Czy regresja liniowa nie stanie się wówczas nieliniową, bo zastosuje time do kwadratu? Nie, regresja jest nadal liniowa, jeżeli w tym momencie uznamy, że czy regresja liniowa nie stanie się wówczas nieliniową. No dobrze, możemy powiedzieć, że będzie tutaj nieliniową, ale będzie na pewno addytywna, pod warunkiem, że ten time będzie do kwadratu. Szczerze nie ma raczej problemu, że jeżeli mamy stworzyć model regresji na jakieś na zaliczenie i zastosujemy time do kwadratu, to praca zostanie odrzucona. Bardziej tu chodzi o to, że to jest jakaś zmienna, której wartości podnosimy do kwadratu. Czy dalej pozostanie liniowa? No dla mnie raczej chyba nie zostanie liniowa, będzie addytywna. Czy w ogóle nie mogę zastosować zmiennych time, bo wtedy stanie się to jest jakiś inny model, a nie regresja, na przykład model Kleina albo trendu, o ile to nie to samo. No model Kleina to na pewno nie model trendu. Wśród model, czy w ramach modelu Kleina można wstawić model trendu, to jest jakby taki przykład modelu Kleina, tylko tam, gdzie nie ma w ogóle sezonowości ani autokorelacji, więc można przyjąć, że model trendu jest przypadkiem modelu Kleina, a nie regresja, może po prostu mylę się te modele albo nie rozróżniam ich odmian. Ciężko mi właśnie też rozróżnić model regresji liniowej, nieliniowej, prostej, wieloraki, model trendu Kleina. Czy mam wskazać różnicę? Dobra, model regresji liniowej to jest dowolny model, tyle, że po prostu zmienne ze sobą się dodaje i one mają formę bez żadnych potęg podnoszonych. Jeżeli mamy model regresji nieliniowej, no to po prostu jakieś zmienne podnosimy do kwadratu, albo do jakiejś mamy formę potęg pierwiastków, formy, no tak najlepiej powiedzieć, potęg, czy logarytmowania jakiegoś przekształcenia. Ale szczerze, każdy model nieliniowy można sprowadzić do liniowego poprzez uliniowienie. Także ja bym powiedziała, to
jakby mamy model z trendem kwadratowym, to też można powiedzieć, że jest to model regresji liniowej, ale mamy tak jakby zmienną pomocniczą, że time do kwadratu to jest jakaś nowa zmienna. Regresja prosta to jest po prostu taka najczęściej traktowana z jednozmienną objaśniającą. Jeżeli jest wieloraka, no to po prostu, że mamy więcej tych zmiennych objaśniających. Model trendu, no to jest to model typowo tylko ze zmienną czasową. Jeżeli mamy model Kleina, to tam mamy i zmienną czasową, i sezonowość, jeśli występuje, i autoregresję, jeśli występuje. Tak, przepraszam, że tak pokraźnie to opisuję, ale po prostu działam i mam dużo takich pytań, co jest czym to może być, a gdzie mogę użyć zmiennej czasowej, a gdzie nie. Jaki to model chciałbym napisać? Tu widzimy model. Dobra. I teraz pytanie, czy mogę powyższe zmienne, takie jak time czy sezonowość, uwzględnić także w innych modelach, takich jak Arima czy w innych? No wszystko zależy od tego, jaki jest ten model. No ja nie mogę, czy jeszcze w jakichś innych. Po prostu chodzi o to, że każdy model, czy Arma, Arima i inne jeszcze jakieś Sarima, jeszcze są modele Garch i tak dalej. Każdy model posiada swoje jakieś założenia, trzeba zapoznać się z teorią takiego modelu. Modeli ekonometrycznych czy jakiś VAR jest bardzo dużo, czy SVAR nawet jest, gdzie jest składnik sezonowości. Jak najbardziej proszę czytać teorię i wtedy na takie pytanie można odpowiedzieć. To pytanie jest zbyt ogólne, także moje odpowiedzi potraktujcie tylko jako wskazówkę. Ja nie jestem ani wykładowcą, ani żadnym doktorantem. Pracuję w domu nad rozwiązywaniem zadań współpracą ze studentami, więc zapraszam najlepiej do swoich wykładów, no a to potraktujcie tylko jako wskazówkę. Pozdrawiam i życzę powodzenia w nauce.